Tekst manny na 24 kwietnia każdy z nas niech bliźniemu sprawia przyjemność dla dobra ku zbudowaniu Żymiany rozdział 15, werset 2. Komentarz parauzyjny Lekcją dla każdego ucznia Pana jest to, iż szczególną misją jego urzędu i powołania w obecnym czasie jest składanie ofiar Jedną z form służby Często niedostrzeganą przez uczniów pana jest sposobność rezygnowania z własnych sposobów i planów działania, własnych metod i upodobań, a w interesie pokoju przyjmowanie w ich miejsce planów i upodobań innych, gdy chodzi jedynie o osobiste preferencje w sytuacjach, co do których jesteśmy przekonani, iż pan będzie równie zadowolony. Gdy dana sprawa zostanie załatwiona w ten czy inny sposób. W interesie pokoju możemy poświęcić nasze upodobania na rzecz pragnień drugich, jeśli widzimy, że z takiego postępowania może wyniknąć jakieś dobro. Reprint numer 5555 Komentarz Epifaniczny. Z kontekstu tego wersetu wynika, że mówiąc o bliźnim święty Paweł Manna myśli współcznia Pana Jezusa a innych w dalszej kolejności zapieranie się samego siebie by podobać się drugim jest nie tylko obowiązkiem ale i przywilejem ucznia Chrystusa nie chodzi o to by podobać się ich ciału lecz ich nowemu sercu umysłowi i woli ma to służyć ich dobru aby mogli budować się w wierze, nadziei i miłości. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego SNPD. Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety od 19 do 22. Wtedy podszedł pewien znawca prawa i zwrócił się do niego nauczycielu. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu mówi: Lisy mają nory i ptaki niebieskie gniazda, syn człowieczy zaś nie ma gdzie skłonić głowy. A inny spośród jego uczniów powiedział mu: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Jezus na to: chodź za mną i zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Rozdział 10, wersety od 37 do 39. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto szuka swojej duszy, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, Znajdzie ją. Rozdział 13, wersety od 44 do 46. Królestwo niebios podobne jest do skarbu ukrytego w roli, który człowiek znalazł, ukrył i z radości idzie, sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje te role. Dalej królestwo niebios podobne jest do człowieka żeglującego po morzach w poszukiwaniu pięknych pereł. Gdy zaś znalazł jedną drogocenną perłę, odszedł, wyprzedał wszystko, co miał, i nabył ją. Rozdział szesnasty, werset 24 i dwudziesty Następnie Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i niech idzie za mną. Bo kto by chciał ocalić swoją duszę? Zgubi ją, a kto by zgubił swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Rozdział 19, wersety 12 i 21, są bowiem eunuchowie, którzy od łona matki takimi się urodzili, są też eunuchowie, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, i są eunuchowie, którzy wytrzebili się sami dla królestwa niebios. Kto jest w stanie to pojąć? Niech pojmuje. Jezus mu powiedział, jeśli chcesz być doskonały, odejdź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebiosach, i przyjdź, chodź za mną. Ewangelia Łukasza, rozdział czternasty, wersety od szóstego do trzydziestego trzeciego. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki. I żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a także swojej duszy, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby czasem, gdyby położył jej fundament, a nie mógł dokończyć wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, lecz nie mógł dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy jest w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który wyrusza przeciwko niemu z dwudziestoma tysiącami. Jeśli zaśnie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Rozdział 21 wersety od 2 do 4 zobaczył też pewną wdowę, bardzo ubogą, która wrzucała tam dwa leptony i powiedział powiemy wam prawdę ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy wszyscy oni bowiem wrzucili do darów ze swojego nadmiaru ona natomiast ze swego niedostatku wrzuciła wszystko co miała na życie ewangelia jana rozdział 12 werset 25 kto kocha swoją duszę straci ją a kto nienawidzi swojej duszy w tym świecie, uchroni ją dla życia wiecznego. Dzieje apostolskie rozdział 20 wersety od 22 do 24. A oto teraz, związany w duchu, idea do Jerozolimy, nieświadom, co mnie w niej spotka, prócz tego, co mi Duch Święty w każdym mieście poświadcza, mówiąc, że czekają mnie więzy i uciski. Lecz żadnym rachunkiem nie wystawiam sobie wartości duszy, byle dokonać mojego biegu oraz posługi, którą przyjąłem od Pana Jezusa, aby poświadczyć Ewangelię łaski Bożej. Rozdział 21, werset 13. Wtedy Paweł odpowiedział, co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem w Jerozolimie jestem gotów nie tylko być związany. Ale i zabity dla imienia Pana Jezusa. Rzymian od rozdziału czternastego, wersetu pierwszego do rozdziału piętnastego, wersetu piątego, słabego w wierze, przygarniajcie nie dla oceniania poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jada jarzyny. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, gdyż Bóg go przygarnął. Kim ty jesteś, który osądzasz cudzego sługę domu? Przed własnym panem stoi lub upada, ostoi się zaś, gdyż pan ma moc go postawić. Jeden odróżnia dzień od dnia, drugi zaś sądzi, że wszystkie dni są równe, każdy niech trzyma się własnego przekonania. Kto wyróżnia dzień, wyróżnia dla Pana, i kto jada, jada dla Pana, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie jada, nie jada dla Pana, i też dziękuję Bogu. Nikt z nas bowiem dla samego siebie nie żyje i nikt dla samego siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, i jeśli umieramy, dla Pana umieramy, czy więc żyjemy, czy umieramy. Jesteśmy pańscy. Po to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi zapanować. Ty natomiast, dlaczego osądzasz swego brata, albo i ty, dlaczego odrzucasz swojego brata, wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Gdyż napisano, jak żyje, mówi Pan, że ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Nie osądzajmy więc już siebie nawzajem, ale raczej osądźmy, jak nie dawać bratu, powodu do potknięcia lub do skandalu. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste jak tylko dlatego kto coś za nieczyste uznaje dla niego jest to nieczyste jeśli jednak z powodu pokarmu twój brat jest zasmucany to już nie postępujesz zgodnie z miłością przez swój pokarm nie rujnuj kogoś za kogo umarł Chrystus niech więc nie bluźnij się temu co jest waszym dobrem Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w duchu świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i szanowany u ludzi. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste ale jest złe dla człowieka jedzącego przy potknięciu. Dobrze jest nie jeść mięsa, ani nie pić wina, ani nie robić nic, przez co twój brat mógłby się potknąć. Ty wiarę, którą masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie osądza w tym, czego próbuje. Kto zaś osądza siebie, gdy je, już jest potępiony, gdyż to, co robił, nie wypływało z wiary. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. My zaś, mocni, powinniśmy nosić słabości niemocnych, a nie dogadzać sobie samym. Każdy z nas niech bliźniemu sprawia przyjemność, dla dobra, ku zbudowaniu. Gdyż i Chrystus nie sobie samemu dogadzał. Ale jak napisano, z niewagi znieważających Ciebie spadły na mnie. Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i przez pociechę płynącą z Pisma mieli nadzieję. A Bóg wytrwałości i pociechy niech wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie nawzajem wzorem Chrystusa Jezusa. Pierwszy Koryntów rozdział szósty werset 12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam sobą zawładnąć. Rozdział 8 wersety od dziesiątego do 13 Bo jeśli ktoś zobaczy ciebie, mającego poznanie, spoczywającego, przy posiłku, w świątyni, to czy jego sumienie, słabe? Nie zostanie pobudzone do spożycia ofiary, w twoim postępowaniu bowiem gubi się słaby brat, za którego umarł Chrystus. I tak, gdy grzeszycie względem braci i uderzacie w ich słabe sumienie, grzeszycie przeciw Chrystusowi. Z tego powodu, jeśli pokarm przyczynia się do upadku mojego brata, nie spożyje mięsa na wieki, aby nie przyczynić się do upadku mojego brata. Rozdział 9, wersety od 12 do 27 Jeśli inni w Waszym prawie uczestniczą, dlaczego nie tym bardziej my? Nie skorzystaliśmy jednak z tego prawa, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie czynić Ewangelii Chrystusa. Czy nie wiecie, że ci, którzy przy poświęconych pracują, to, co ze świątyni, jedzą, a, ci, którzy przy ołtarzu służą, w ołtarzu mają udział? Tak też i Pan zarządził, aby ci, którzy Ewangelię głoszą, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie skorzystałem z żadnej z tych rzeczy. Nie piszę zaś tego, aby tak stało się ze mną, bo wolałbym raczej umrzeć, niż. Mojej chluby nikt mnie nie pozbawi. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie jest to moją chlubą, spoczywa na mnie powinność, biada mi bowiem, jeślibym Ewangelii nie głosił. Bo jeśli czynię to ochotniczo, mam zapłatę, jeśli zaś nie nieochotniczo, to sprawuję powierzony mi zarząd. W czym więc ta moja zapłata? W tym, że głosząc za darmo. Czy nie wkład w te Ewangelię przez niekorzystanie z mojego prawa, do udziału, w Ewangelii. Bo jako wolny od wszystkich, uczyniłem się niewolnikiem wszystkich, abym tym liczniejsze grono pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jak ten, który jest pod prawem, choć sam nie jestem pod prawem, aby tych którzy są pod prawem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez prawa, jak ten, który jest bez prawa, choć nie jestem bez prawa Bożego, lecz pod prawem Chrystusa, aby tych, którzy są bez prawa, pozyskać. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby przynajmniej niektórych zbawić. A wszystko to czynię dla Ewangelii, aby stać się jej współuczestnikiem. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. A każdy zawodnik wszystko w sobie opanowuje. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś nie zniszczalny. Ja. Zgodnie z tym, tak biegnę, nie jakby bez celu, tak boksuję, nie jakbym okładał powietrze, ale podbijam moje ciało i biorę je w niewolę, abym w jakiś sposób ogłosiwszy innym, sam nie okazał się niewypróbowany. Rozdział dziesiąty wersety 23 i dwudziesty czwarty Wszystko wolno, ale nie wszystko niesie korzyść, wszystko wolno. Ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka swego, lecz tego, co bliźniego. Filipensów rozdział drugi werset czwarty, nie doglądający każdy swego, ale też każdy tego, co innych. Rozdział trzeci wersety od siódmego do jedenastego. Cokolwiek jednak było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę. Ale i więcej. Wszystko uznaję za stratę ze względu na ważność poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i uznaję za gnój, żeby zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej sprawa, lecz te przez wiarę Chrystusa, te z Boga, sprawiedliwość opartą na wierze, żeby Go poznać i moc Jego zmartwychwstania. I dostąpić udziału w jego cierpieniach, jako upodabniany w jego śmierci, abym w jakiś sposób dotarł do wzbudzenia zmartwych. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety od 11 do 16 Ukochani, zachęcam, abyście jako obcy i wychodźcy powstrzymywali się od cielesnych rządz, które walczą przeciw duszy postępowanie wasze wśród narodów niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńców, dzięki przyglądaniu się waszym szlachetnym czynom, uwielbili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako nadrzędnemu, czy też namiestnikom jako posłanym przez Niego do karania złoczyńców a chwalenia czyniących dobrze. Gdyż taka jest wola Boga, abyście czyniąc dobrze, uciszali niewiedzę ludzi nierozumnych, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolność mają za przykrywkę zła, lecz jako słudzy Boga. Rozdział czwarty wersety pierwszy i drugi Ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, i wy się tą myślą, gdyż kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu aby pozostały czas żyć w ciele już nie dla ludzkich rządc ale dla woli Boga list Judy wersety 20 i 21 wy zaś ukochani budujcie siebie samych w waszej najświętszej wierze módlcie się w Duchu Świętym zachowajcie siebie samych w miłości Bożej oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu

Każdy z nas niech bliźniemu sprawia przyjemność. Dla dobra ku zbudowaniu, Rzymian rozdział 15, werset 2. Pytania: Czy w tym tygodniu zapierałem, zapierałam się siebie na rzecz braci? Jak? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.